do nawiązania do poprzedniej kwestii. Problem, wrogiem sędziów jest nie tyle to, co się, nie tyle ustawodawca, co własny oportunizm. Dlatego, że sędziowie płacą ogromną cenę za to, że są właściwie ostatnim ogniwem, z którym się styka obywatel w sytuacji, w której błędy może popełnić ustawodawca. To jest przykład tej ustawy, o której mówiła pani profesor Płatek. Ustawy zresztą notabene skontrolowanej od strony konstytucyjnej przez dawny Trybunał Konstytucyjny, który się nie dopatrzył jednak niekonstytucyjności. I teraz wobec tego, panie sędzio, pan płaci, czy ten sędzia, nie wiem, pewnie w Płocku, bo to tam pewnie te zabezpieczenia tam idą, sędzia w Płocku zbiera cięgi również za Trybunał Konstytucyjny, ten jeszcze dobry w składzie. Otóż dlaczego ja to państwu mówię? Jeżeli my mamy, sytuacja jest taka, że sędzia jest ostatnim ogniwem w przewodzie pokarmowym, który się zaczyna od tego, że ustawodawca tworzy prawo, później ktoś je wykłada czy interpretuje, naukowiec je interpretuje, powiedzmy, później sędzia prawo stosuje. I teraz tak, jest dobrze, jeżeli każdy weźmie odpowiedzialność za to, co sam zrobił. Ale jest bardzo źle, jeżeli tę odpowiedzialność spycha się na ogniwo najbliższe. Z kolei bardzo wygodnie jest sędziemu, który nie jest dostatecznie sprawny albo chętny do innowacyjności interpretacyjnej, powiedzieć, to nie ja, to ustawodawca. I znowu przykład z dnia dzisiejszego. No to już ja patrzę sobie na znowu w internecie. No wiadomo, że kilka dni temu było orzeczenie TSUE w sprawach frankowych. A tutaj stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu wysyła. I popatrzcie, patrzcie, jacy sędziowie. Pokazuje z datą 25, już pamiętam, września, nakaz sądowy, który w automatyczny sposób, bo takie jest właśnie to postępowanie. Postępowanie nakazowe to jest takie, w którym sędzia orzeka na podstawie papierów, które dostał i ma tylko sprawdzić te papiery. W związku z tym sędzia sprawdził te papiery, ale w międzyczasie było orzeczenie TSUE, to ostatnie. Było orzeczenie, które miało charakter precedensu, które zostało sprowokowane pytaniem prejudycjalnym sędziego z Siemianowic Śląskich. Niski sąd, ale wiedział, o co pyta. I tam w tej odpowiedzi znowu TSUE co powiedział. Powiedział, że jednak nie powinno być tak, że ustawodawca, przewidując postępowanie automatyczne, nakazowe, zwalnia kompletnie sędziego od tego, żeby był krytyczny wobec materiału, który otrzymał. Sędzia w Siemianowicach Śląskich swoją odpowiedź dostał, ale sędzia w Warszawie, który wystawił nakaz 25 września, widocznie może nie zauważył wzmianki medialnej, może mu nikt nie powiedział, a rezultat jest taki, że jest cała harmonia wpisów pod spodem, panie sędzio, również nawiązujących do hejtu, że hejterzy mają rację. Otóż ja napisałam pod tym, że to zawinił ustawodawca, ale napisałam również do kolegów, którzy są w innych miejscach i mają okazję do zajmowania się innymi sprawami, żeby mogli w tym wypadku jednak jakoś zadziałać. Ale nikt sędziów nie uchroni od tego, że oni są ostatnim ogniwem w tym procesie. I w związku z tym to nie jest znowu tak. To jest ogromny proces wzajemnego uczenia się i wychowania. W tym procesie trzeba chcieć brać udział. I jeżeli pan by mnie zapytał, co jest największym problemem? Ja miałam pierwszą publikację o tym języku i komunikowaniu się, pochodzi z roku 1990, moja.
No i... Ja byłem na studiach podyplomowych w Lublinie, no, gdzie pani profesor wykładała i ja chodziłem na te zajęcia. No więc, jak to padło, na to powiedzieć, ziarno padło na dobry grunt, ale nie zawsze tak jest. I wobec tego ten proces uczenia musi trwać. W tej chwili dochodzi do tego procesu uczenia jeszcze dodatkowy czynnik, europejskie sądy i trybunały. Europejskie sądy i trybunały działają inaczej niż polskie sądy. One niczego nikomu nie każą. To jest do tych, którzy się boją, że nam te sądy odbierają naszą suwerenność. One nam tylko pokazują, jak słupki slalomu. Sędziemu pomożesz się poruszać w tym i w tym obszarze i jeszcze musisz pamiętać o pewnych zasadach, które wynikają z prawa europejskiego. Dlatego, panie sędzio, ja nie mam dla pana optymistycznych wieści. Dlatego, że człowiek jest słaby. Uczyć się ciężko, że tak powiem, sukces wątpliwy i nikt z nas tego ciężaru nie zdejmie. W związku z tym, a hejterzy, no cóż, no hejterzy będą zawsze. Ja bym tylko proponowała kolegom sędziom, jestem sama sędzią w stanie spoczynku, no więc to są koledzy sędziowie, ja bym proponowała jedno. Zadać sobie pytanie, czy w tej sytuacji, w której mi ten hejt dotyka, czy to są ludzie nieświadomi, czy ludzie złej woli? I w razie czego, jeżeli ustawodawca nam ten pasztet zgotuje, no to wtedy złapać za telefon, zadzwonić może do jakiegoś kolegi, profesora, czy uczonego w prawie europejskim i zapytać, czy może na ten wypadek my mamy jakiś sposób na to postępowanie nakazowe, może my mamy jakiś sposób na to postępowanie zabezpieczające. Bo ja zapewniam Państwu, że sposoby są, tylko to trzeba do nich sięgnąć. Ja nie mówię, że zawsze. Tylko problem zaczyna się od tego, żeby zapuścić rękę do tej skrzynki narzędziowej. I czasami samemu trudno to znaleźć. No, to właściwie tak trochę pocieszająco, a trochę nie bardzo. Pani profesor, ja sięgałem do telefonu z pełną premedytacją, nie dlatego, że... Bo pani profesor popełniła taki artykuł ostatnio na OKO.press. Który właśnie mówi o tym ostatnim obrócie, w sensie czytałem, ale on ma bardzo pozytywny tytuł. On ma pozytywny tytuł, pani profesor, o czym pani nie powiedziała. Sądy nie są chłopcem do bicia. Więc ja polecam Państwu, bo tytuł jest taki, że łatwo zapamiętać. Ja się oczywiście zgadzam z tym, bo myślę, że Państwa, trzeba powiedzieć jasno, my zostawaliśmy sędziami w zbyt młodym wieku i od nas wymagało się dojrzałości. Jak byłem w KRS-ie, myśmy troszeczkę ten wiek przedłużali. Sędzią zostawało się, no dzięki ustawodawcy, sędzią zostawało się już w wieku 33-32 lat. I to już był człowiek trochę dojrzały, ale jak się sędzią zostawiało w wieku 27 lat. Ja powiem Państwu, jak ja się nauczyłem w kwestiach nakazowych, bo nawiązuję do tego, co pani profesor mówiła. Pamiętam, miałem takiego lichwiarza, który udzielał pożyczek chwilówek. Do dzisiaj pamiętam jego nazwisko. Minęło 19 lat, może 20, może 21. I pamiętam, jak dostałem nakazy zapłaty do wydania w postępowaniu upominawczym, nawet nie nakazowym, więc nawet na kserokopiach można było wydawać. Cały plik i te chwilówki były takie 500-700 zł, ale odsetki były 1% dziennie. Ja wpadłem w konsternację. Poszedłem do mądrego sędziego wizytatora z Sądu Wyższej Instancji. Aha, co usłyszałem wtedy? Do dzisiaj to pamiętam. Chcącemu nie dzieje się krzywda, ma prawo do sprzeciwu. I później, jak mi wpływały sprzeciwy, to ja działałem, ale była staruszka jedna, której urosło do 18,5 tysiąca, wtedy z kilkuset złotych. I ona nie wniosła sprzeciwu. Dostała podwójne awizo i była przekonana, że jak go nie odbierze, to nie będzie orzeczenia. Obudziła się, gdy przyszedł komornik. Na uszach żeśmy stawali. Ale to jest, proszę Państwa, sytuacja, kiedy musimy się sparzyć czasem. Powinniśmy ją opowiadać na zajęciach. Powinniśmy ją opowiadać. Ten wizytator zmienił zdanie, jak przyszedłem z aktami staruszki. Bo drżały całe, że jednak ona niechcący jej stała się krzywda. Znowu się rozgaduje. O hejcie jeszcze, proszę Państwa. Pół biedy, jak robią to strony. Ja uważam, że trzeba rozmawiać
nawet z najbardziej radykalnymi organizacjami antysądowymi. Bo jak ja zrobiłem zresztą takie spotkanie w KRS-ie jeszcze, jak był niezależny. Właśnie byli frankowicze, byli niezadowoleni ojcowie. Moim zdaniem sprawa rodzinnego, które jest takie, a nie inne. I przekłada się to później na ten ostatni w łańcuchu pokarmowym sędziowski wyrok. My jak sobie porozmawiamy z tymi ludźmi, a oni nam pokażą case'y, to sobie uświadomimy, w czym jest problem. Nie wolno się na to zamykać. To nie są pieniacze, proszę Państwa. To nie są pieniacze. Pieniaczem jest hejter z tytułem profesorskim, który tak napisał. Pani profesor nawiązała. Przeciwnicy Polski, cytuję, posuwają się do zamachów na sędziów i dzieci. To chodzi o sędziego nowej Krajowej Rady Sądownictwa, właściwie jego żonę, której prawdopodobnie odkręciło się koło w samochodzie. Posuwają się na zamachy na ich dzieci. Zamach na sędziego, nie powiem nazwiska, z uwagi na ochronę dóbr osobowych, z KRS, jego maleńkie dziecko. I co kasto sędziowska? Wurzutek. I tak dalej. Jesteście wreszcie zadowoleni z efektu waszego szczucia. Macie krew na rękach zdrajcy. Zwróćcie Państwo uwagę, gdy pisze to hejter, ale gdy pisze to osoba, która ma, nie powiem jak się nazywa, bo ją Państwo znacie, ale gdy ona ma kilkadziesiąt tysięcy odsłon, wiecie Państwo, co się dzieje później na mnie w internecie. Do czasu pana Adamowicza wydawało nam się, że słowa nie są groźne. Ale to jest element władzy państwowej, które oprócz billboardów, oprócz ustaw i postępowań dyscyplinarnych rozpętuje kampanię nienawiści wobec nas. I z takimi hejterami trudno jest polemizować. Pani chce zadać pytanie, ja cały czas.